wytłumaczyć, naprawdę. Ale kultura wymaga, jak się nie odmawia, jak mówię, ale ja z Panowie, spokojnie, ale oni robią.
Musimy wspierać się tym dodatkowo.
Ktoś po mnie, co przechodzi w agresję. Zresztą bezprawie musi się skończyć, to jest wbrew konstytucji. To jest bezprawne działanie. Nie, wiesz, kiedy się skończy? Jak się ludzie już tak mocno wkurzą, że wyjdą na ulicę i będą zabijać. Jak ludzie zaczną skarżyć bezpośrednio funkcjonariuszy, to wtedy rząd wypnie na nich dupę. Zabrane mają wszystkie nagrody, wszystkie pytania mają zabrane na ten rok. Że te mandaty to nie policja. Ja czekam, kiedy nam do jednostki przyjdzie, że nam zabiorą jeszcze. 13, niech nam wezmą i mundurówkę. Można oskarżyć z powództwa cywilnego, nawet do 10 tysięcy złotych. Jaki minister, jak to jest cywil? Jak to jest cywil, jaki może być minister? No o, o właśnie. Tak samo jak cywil może minister. Jak w Wojsku Polskim jakiś baran sobie wymyślił jakieś szczepienia. Cywile. Są cywile, to się mam pojęcia w ogóle o służbie, o niczym. Nie, nie, nie. Tutaj foto, żeby wasze zdjęcie nie były w sanitarnym powozie. Szef sztabu generalnego nie ma, nie jest już dowódcą, jest tylko na piśmie dowódcą. Bo go Jarek odłączył. To jest Krzysztof, pochodzi z Poznania, otworzył restaurację. Żeby skłócić policję z obywatelami. Ale pamiętajcie, że policji jest tylko 100 tysięcy w Polsce, jak się ludzie zdenerwują, to nas będzie miliony, także nie dałem rady. Nie się policji, a są wojska amerykańskie w Polsce, które są śmiertelnym zagrożeniem. Nasze wojsko, my wam pomożemy. Bo żołnierz polski jest do tego, żeby służyć ludziom, a nie żeby ludzi gnębić. Bo ja mogę ginąć, ale nie obywatele. Siła potrzeby i się znalazło. Tak.
Ja zrobię akcję, skrzyknę z 50 ludzi z jednostki i wyjdziemy przez mundurach wojskowych i ciekawe, czy się policja będzie. Stając przed nimi. Zaatakowali cię? Nie, to może nie zaatakowali, to za duże słowa. To było widać, co było. Oni też mają swoją robotę, też nie mogą sobie nagrać, że ktoś pozwoli, są takie zachowania, ja to wszystko rozumiem. To nie jest tak, że oni sobie tam mogą, co chcą. Też muszą jakieś tam szacunek. Ja się im postawiłem, to jest inna sprawa. Inna sprawa, że nie zgadzam się, że w ten sposób można załatwić interwencję, bo to też powiedziałem tam. To, że nie jest sprawa do takiej interwencji, to okej. Okay. Ale sposób, jak to jest inna sprawa. Tak? Ale Marku, przede wszystkim pierwsze nie padło słowo od nich, że będzie za chwilę użyty przymus siłowy, więc nie padło nic takiego, a to powinno paść przed... Tak. Powiedz coś z jakiego artykułu cię będziemy zgadli, czy co? Czy tylko podstawa do tego, że wylegitymowali ciebie i to wszystko? Wylegitymowali, że powiedzieć, że nic więcej w tej sprawie nie będę robił. Czyli pouczenie. Tylko na zasadzie pouczenia, tak. No przynajmniej to, przynajmniej się chociaż zachować. Wiemy, brawo. Brawo do policji! Brawo do policji! Legat został spisany, wypuszczony. Teraz będziemy realizowali swój plan. Brawo na naszego Pancerniaka teraz! Brawo na Pancernika! Pancernik! 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 Dobra, ruszamy w stronę rynku, nie? Tak jak był plan, wracamy. Już to w restauracji właśnie. W restauracjach na rynku, bo tam jest najwięcej restauracji. Może, o, to powiedz może, co będziemy teraz robić.